Dzień dobry Państwu. Tym razem w studio witam Mieczysława Bielaka. Miło witam Cię. Witam serdecznie. Ładne słowiańskie imię. Skąd ono się wzięło? Ach, dostałem je po moim tacie. Natomiast wśród moich kolegów z Kujaw, z okolic Kruszwicy, zostało mi przetłumaczone jako imię tego, który jest sławny mieczem, czyli sławny walką, ale może nie tak walką na miecze, jak tutaj miecz byłby zobrazowany jako słowo, więc czyniący, przywracający prawdę, przekazujący prawdę, przekazujący wartości. Chciałbym, żeby tak było to rozumiane, to imię. Powiedziałeś z Kruszwicy, czyli tamto słynny pogrom naszych sejmujących się odbył według naszej historii. Związany jesteś, widzę, ze słowiańszczyzną bardzo mocno. Powiedz mi, bo spotkaliśmy się w studio, żeby sobie troszeczkę podyskutować o tym, co się dzieje. Oczywiście, że nasi widzowie wiedzą, że dokonuje się pewna przemiana ludzkości, bo należą do tej przemiany, odczuwają to. Ale pojawiło się mnóstwo różnych rzeczy w internecie, nagrań różnego rodzaju, prawdziwych, częściowo prawdziwych, początkowo prawdziwych, a później zniekształconych. Czy masz jakiś sposób albo poradę dla naszych widzów, jak rozpoznać, co się dzieje w ich umysłach i co się dzieje w ich sercach i jakim sposobem rozpoznać tą prawdę, bo robi się bardzo gęsto, tak jak kiedyś wiadomości alternatywne, czy też nawet duchowe, były raczej rzadkie, przychodziły, przesączały się do Europy ze wschodu. One tam dały jakiś pierwszy wzór do tego, żeby na przykład zapoznać się z reinkarnacją. To były jakieś, to oczywiście poprzedni wiek był, ale już dały jakieś wzorce do naśladowania, czy też ścieżkę do poszukiwań. No i teraz okazuje się, że nie musimy czekać na przesączanie się różnych wiadomości, bo internet spełnia zadanie, jak widzisz, szeroko, no ale teraz tych z kolei wiadomości robi się bardzo dużo. I teraz mamy mnóstwo różnych ludzi, którzy mówią o wydarzeniach, o przełączeniach, o oświeceniu. No i słuchamy tych treści. Słuchamy ich, zdobywając jakąś wiedzę i czasami człowiek patrzy na to, nie przekonuje mnie, albo przekonuje mnie. Jak ty oglądasz tego rodzaju wiadomości? Jak je filtrujesz? Ponieważ my, otwierając tą telewizję internetową, mieliśmy takie główne motto: nie wierzcie nam, sprawdzajcie nas. Słusznie, tak. Tak? Sprawdzajcie, czy my mówimy prawdę. My chętnie się do pomyłki przyznamy, jeżeli jakaś merytoryczna rozmowa z tego wyniknie. Jak ty to robisz? Jak ty filtrujesz? Zanim odpowiem na to pytanie, rzeczywiście zauważam w sumie od kilkudziesięciu lat taki natłok informacji z tej alternatywnej, takiej duchowej strony, z duchowego postrzegania rzeczywistości. Kiedyś pamiętam, jak w latach 80. jeszcze jako dziecko przyglądałem się temu, co było w publikacjach, w gazetach codziennych. To były tylko w sumie jakieś informacje od radiestetów, od ludzi odprowadzających duchy. A potem przy tej zmianie systemowej, koniec lat 80., początek 90., zaczęły się pojawiać pierwsze książki, czasopisma alternatywne. I Nieznany Świat, i Czwarty Wymiar, Nie z tej Ziemi, ale w międzyczasie też zalew ogromnej ilości literatury, przede wszystkim z Zachodu, które przekazywały chyba jakąś odrobinę prawdy, ale też i dużo mieszały. I takie było ich, według mnie, takie było ich zadanie, żeby po prostu ludzie w tej przeogromnej różnorodności informacji nie odnaleźli tej perły, tego źródła prawdy, tego słowa, które by mogło wyzwalać tego człowieka z okowów zniewolenia. I ja też, chcąc wchodzić we wszystko, zauważyłem, że źle się czuję, gdy biorę jedną, drugą, trzecią książkę, głowa mnie boli, nie mogę tego czytać, już przestałem kupować te książki, gdzieś tam zachwalane przez różnych ludzi. Kupowałem, aż w końcu powiedziałem nie kupuję, bo ja tylko kupuję, otwieram jedną, dwie strony, nie jestem w stanie tego czytać, bo mnie odrzuca od tej książki. I po prostu zauważyłem, że coś, co jest pięknie zareklamowane przez recenzentów, opisane,
nawet reklamowane przez ludzi, może nawet i znajomych, i bliskich, ale im to pasuje, bo może oni postrzegają bardziej z umysłu te wartości, które są w tej książce. Gdy ja brałem tą książkę do ręki, mi ona nie pasowała i zauważyłem, że gdy idę w kierunku odczuć, gdy biorę poprzez swoje ciało, poprzez swoje serce, poprzez swoje lita, gdy biorę tą książkę, czytam te pierwsze kilka zdań i jak mi to pasuje, dobrze się z tym czuję, ten komfort cielesny i psychiczny jest dobry, czy bardzo dobry, to wtedy zagłębiam się w tą literaturę. A gdy już są jakieś oznaki dyskomfortu w ciele fizycznym i w duchu, to wiem, że to jest coś, co tylko może zamącić mi niepotrzebnie w tej homeostazie, jaką staram się utrzymać w swoim życiu. I nie przyjmuję tego. Mam prawo wyboru i wybieram to, co mi służy, a to, co mi służy, po prostu odstawiam. Czyli tak, jak ciało podpowiada. Tak, tak. A czy są takie sytuacje, czy zauważyłeś, że na przykład na jakąś tam pozycję jeszcze nie jest czas i dopiero po pewnym czasie zaczynasz odczuwać ją i rozumieć? Czy absolutnie, jak masz takie odczucie w ciele, to odrzucasz i nie wracasz do tego? Tak. Jak to? Z 10 lat temu, gdy już miałem za dużo gazet, tych alternatywnych, to tylko ja usuwałem te gazety, ale takie ciekawsze artykuły wyrywałem sobie i wkładałem do skoroszytu. I z tych setek gazet gdzieś mi się tam kilka tych artykułów, czy kilkanaście znalazło w tym segregatorze. W ostatnim czasie, w ostatnich kilku tygodniach wyjąłem jeden z nich, to był z czwartego wymiaru, artykuł Mariusza Piotrowskiego z Bydgoszczy, z Limbusa, o takim nauczycielu Kiram, czy Kiriam się nazywał, ze wschodu, z Indii. I na tamten czas ja tylko czułem, że mam to włożyć do jakiegoś archiwum, bo ja tego nie rozumiałem, ale czułem, że to jest coś, co jest warte, godne uwagi. Natomiast te słowa, które były tam zapisane, nie docierały do mnie. Teraz, gdy wyjąłem, po tych chyba 8 czy 10 latach, to było tam kilka takich kluczowych zdań. Właśnie takie, które na teraz jestem w stanie je pojąć i zastosować w życiu. Wtedy nie. Czyli bywają takie po prostu sytuacje, gdzie każdy ma swój osobisty rozwój podyktowany w czasie i po prostu czasami na niektóre informacje jest za wcześnie. Tak, po tak. Prostu nie jesteśmy gotowi. Nie dają się złożyć wtedy, więc może przez to, że w ogóle jesteśmy przecież w programie Wiedza dla Wszystkich, więc no tak. Mówi się, że wiedza nas wyzwoli, no więc tak. Wiedza o czym nas wyzwoli tak naprawdę, bo wszyscy czujemy coś, szukamy, tak. Próbujemy złapać jakiś wektor rozwoju, idziemy tu lub tam, prawda? Wybieramy metody. Tak naprawdę każda z tych metod jest właściwie oparta na pewnym uniwersalnym prawie. Jak ty byś widział kwestię tego uniwersalnego prawa? Dlaczego w ogóle my się budzimy? Dlaczego my zaczynamy rozgrzebywać te treści, szukać początkowo w pismach starożytnych, później jakichś współczesnych, później zaczynać jakąś interpretację? Co tak naprawdę się dzieje? Jak to działa, twoim zdaniem? No, z pewnością dzieje się wybudzenie. To wybudzenie jest spowodowane, myślę, że ono jest cykliczne w historii tutaj, patrząc pod kątem Ziemi, historii Ziemi, że te wybudzenia już były wcześniej. Teraz następuje według mnie kolejne z cyklu wybudzenie. Jest ono spowodowane tym, że już świat doszedł do pewnego poziomu progowego, że albo za chwilę się samounicestwi ta cywilizacja, albo przeskoczy na wyższy poziom rozwoju, na wyższy poziom świadomości. Czyli jest taki moment kompresji pewnych danych, których już dalej się nie da ściskać. One wypełniają przestrzenie i teraz, jeżeli nie przejdziemy na kolejną przestrzeń, no to ona, ta wypełniona przestrzeń już nic więcej nie będzie tak. Możliwości chłonąć żadnych treści, tak? Dojdzie do samodestrukcji. I wtedy taka przestrzeń ma prawo się zapaść. Tak. Albo zablokować, tak jak brak pamięci na przykład na nośniku, prawda? Mhm. No tak. Dobrze, a teraz, bo widzisz,
spotykamy się z różnymi takimi przepowiedniami, z jakąś profetyką ogólnie pojętą, czyli w snach, na przykład w przeczuciach i tak dalej. No i mnóstwo takich wiadomości nam się powtarza, że iskra wyjdzie z Polski. I rzeczywiście w Polsce obserwujemy bardzo duży procent tego wybudzenia, bo jak liczyliśmy same subskrypcje kanałów alternatywnych i przybywanie tych kanałów alternatywnych, no to jest to przedział około 300 do 400 tysięcy osób w samej Polsce, znaczy samych Polaków, bo to trudno stwierdzić, bo musielibyśmy badać po IP-kach, ale generalnie to wybudzenie ma w Polsce taki zdecydowany kurs. Nie uważasz? W związku z tym, jeśli tak, to w jaki sposób musielibyśmy się jako Polacy zachowywać, żeby móc odzyskać swoją tożsamość, którą nam skradziono lub zatajono? Jak na to patrzysz, na tego typu zagadnienie? Patrząc z poziomu takiego ziemskiego, ludzkiego, narodowego, że my jako Polacy, jeśli się utożsamiamy z tym narodem, z tym miejscem na ziemi, to można by było powiedzieć, no nie tylko Polacy, ale z pewnością wiele się tutaj dzieje, że dochodzi do tych wybudzeń. Z pewnością ta genetyka, w których w tej chwili nasze dusze są, ta genetyka, która jest w tych ciałach, predysponuje nas do tego, żeby rozwijać tą sferę duchową i tą sferę wyjścia z tego systemu zniewolenia poprzez właśnie serce i poprzez zrozumienie, że dalsza walka poprzez umysł, konfrontację, jakiekolwiek ścieranie się, to nie ma żadnego sensu, bo w walce jest tak, że nieważne, czy się wygra, czy się przegra, to i tak jest się na stracie energii, tak? A tu chodzi o to, żeby zachować energię, utrzymywać ją w równowadze. Więc patrząc z tego poziomu, takiego ziemskiego, ludzkiego, z pewnością z narodów słowiańskich, a może nawet i z Polski, tutaj z naszego lechickiego narodu wyjdzie ta iskra. Natomiast patrząc z poziomu takiego już wyższego, globalnego, bo kim jesteśmy? Musielibyśmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy my jesteśmy tylko Polakami, Europejczykami w białej skórze, czy jesteśmy może nieśmiertelnymi istotami duchowymi, ubranymi w ciało fizyczne dla tych doświadczeń tutaj w tej rzeczywistości. Do tego ciała dołączony jest i umysł, i zmysły po to, żeby smakować tej rzeczywistości w pełnym zakresie. Do umysłu zostały kiedyś przez kogoś wgrane nam programy, które się samo replikują, programy, które mają nakierowywać nas na doświadczanie smaków, żalu, złości, pretensji, wstydu, nienawiści. Ktoś się tymi energiami żywi. Natomiast my mamy w tej klatce, w której jesteśmy, w tym takim zniewoleniu i w tych ograniczeniach, jakie doświadczają ludzie, ograniczeniach materialnych, fizycznych, bytowych, mamy się po prostu wybudzić, tak? I mamy się dowiedzieć, że poczuć, że jest inna droga, że jest inna przestrzeń, że jest przestrzeń dostatku, że jest przestrzeń radości, wdzięczności, samorealizacji, czasu dla siebie, dobrych relacji, pełnego spełnienia i to jest ta przestrzeń też jest dla nas dostępna. Jest i ta, jest przestrzeń niedoborów i przestrzeń doborów. O tym mówi fizyka kwantowa, że wszystko jest możliwe i tylko po prostu potrzebna jest wiedza, żeby sobie uświadomić, że to jest, jak przejść do tej innej przestrzeni, a nie ma innego przejścia. Nikt nas nie zaprowadzi, nikt, ani żaden polityk, ani żaden autorytet, ani żaden kapłan, nikt poza... ani też żaden mesjasz, nikt poza nami i portal do przejścia w tamtą przestrzeń, to jest, tym portalem jest serce. Czyli trzeba wyjść z przestrzeni niedoborów, gdzie kieruje nas umysł, a przejść do przestrzeni serca i podążyć do przestrzeni dostatku, po to, żeby to życie stało się smaczniejsze. Tutaj, tak? Ale po to też, żeby połączyć się ze swoją duszą, ze swoim duchem, żeby wszystkie rozszczepione części swojej duszy połączyć w jedno i żeby po prostu delektować się tym życiem. Bo my przyszliśmy po to, żeby tutaj się bawić i delektować, a nie męczyć się w znoju, w trudzie za okruszek chleba. No więc właśnie, a teraz jeżeli mówimy o wybudzeniu i wybudzamy się na przestrzeniach ograniczonych,
jak wspomniałeś, czyli na ograniczeniu na przykład no, dobrobytu, tak, obfitości, może szersze pojęcie zastosujemy, na wolności, w tym także wolności słowa, która jest ograniczana, no to my wychodząc z tych ograniczeń jakby powiększamy przestrzeń odczuwania, tak, w tym momencie. Tak. No wiemy o tym i właściwie nie jest to żadną tajemnicą, bo to jest mierzalne, że elektromagnetyzm serca, w ogóle funkcjonalność serca, jego dynamika, elektryka, neurobiologia jest zdecydowanie bardziej silniejsza, jeśli chodzi o sygnały, niż przestrzeń umysłu. Więc jeżeli my wchodzimy w te przestrzenie, to znaczy, że co? Że dysponujemy takim mózgiem sercowym? Czy to jest też rodzaj zrozumienia? Jak byś to zinterpretował? No, to są drzwi do innych wymiarów, do innej jakości. Jest to portal po prostu serca i umysł emocjonalny tutaj w jelitach. To są portale, to są drogi, to są drzwi do po prostu, gdy będziemy się nimi kierować, gdy będziemy czuli się spełnieni po prostu i będziemy wiedli to życie w dostatku. To powiedzmy, ludzie mają taki problem z wyborami. Jak ty byś to widział? Do tej pory decydowaliśmy umysłem, tak? Czyli czy coś się opłaca, czy nie. Czy coś jest zagrożeniem i trzeba uciekać, czy coś jest przyjemne i trzeba tam dążyć. Czy jest jakaś obietnica zysku, przyjemności. W ten sposób dokonywano wyborów poprzez umysł. Bardzo często te wybory okazywały się w długim okresie czasu nieprawidłowe. Prowadziły jednak do no, niepożądanych efektów. Jak miałbyś, jak gdybyś miał poradę dla naszych widzów, to jak byś to ujął? W jaki sposób dokonywać takich wyborów? Co powinien taki człowiek odczuć? No bo umysłem to już się nauczyli ludzie, więc nie ma co omawiać tego, tak? No właśnie. Kupić za złotówkę, sprzedać za 2 złote. Ale porzucamy to. No to jak rozpoznać wobec tego ten wybór prawidłowy według ciebie? Jak ty go rozpoznajesz? Może z praktyki? Zaraz przejdę do tego wyboru, jakiego ja i w jaki sposób go dokonuję, ale troszeczkę podsumuję swoje dotychczasowe wybory z umysłu. Gdy wybory były na logikę, gdy inwestycje były gwarantowane przez Skarb Państwa, przez prezydenta Ameryki, prezydenta Rosji i papieża jednocześnie, to zawsze okazywało się to gównem w pazłotku. Zawsze okazywało się. Trzecią Rzeszę. No. Zawsze okazywało się to niewypałem. Więc wszędzie tam, gdzie są te gwarancje, gdzie coś pięknie wygląda dla umysłu, gdzie biznesplan się dopina tak, że jest stuprocentowa pewność. Tak? Wszędzie tam, gdzie autorytety mówią, to weź, będziesz zdrowy. Jeszcze jak autorytet jest jeszcze w białym kitlu, albo jest poparty tytułem naukowym, tak? Czyli wiemy, że jest to poparcie ze strony człowieka wykształconego w umyśle, tak? A umysł i to jest lewa półkula, tak? I człowiek im bardziej wykształcony w lewej półkuli, to tym bardziej, to nie rozumie całości tego świata i nie nakierowuje, bo po owocach poznacie ich. Pytanie, czy ci, którzy są autorytetami, czy są szczęśliwi? Czy mają dostatek zdrowia, pieniędzy, świętego spokoju, czasu dla siebie i czy sprzyjają im przypadkowe zbiegi okoliczności? Po owocach się poznaje. Trudno zapytać telewizora o takie rzeczy. Nie uzyskamy odpowiedzi, ale jak podglądamy życie prywatne osób, które są autorytetami, to w wielu przypadkach odpowiedź brzmi no nie. No tak, bo w tych czasopismach brukowych, ja co prawda ich nie czytam, ale słyszę, że te osoby gdzieś tam ze świecznika medialnego, że też im się wiele rzeczy wali, albo choroby, albo związki, albo jakieś inne kryzysy. Więc po owocach poznacie ich. Osoba wykształcona jest osobą jednopółkulową, a my mamy przecież dwie półkule. Tak? Im bardziej wykształcona magister, to jest jeszcze bardziej przeciążony. A doktor czy profesor to jest jeszcze większy po prostu półgłówek, z którym nie da się rozmawiać o całości. Można o tym jego wycinku porozmawiać, on jest autorytetem, ale tylko w wycinku. Tak? Co jeszcze jest zabetonowany, okopany wręcz w swoich przekonaniach i niewrażliwy na rozciąganie tego umysłu, nawet jednopółkulowego. No tak, dlatego rozmowy z takimi osobami są takie, jakie są.
Staram się nie wchodzić w dyskusję, bo szkoda energii. Natomiast tak, uczę się od jakiegoś czasu dobrze wybierać. I te dobre wybory to są właśnie wtedy, gdy wyłączymy umysł, tak? A poprzez serce, poprzez odczucie. A może podam przykład samochodu, bo moi koledzy jak kupują samochody, to tak, wszystko przeczytają o danej marce. Biorą czytnik lakieru i sprawdzają ten samochód, który mają kupić, sprawdzają, czy gdzieś nie był walnięty. Biorą go na stację diagnostyczną i sprawdzają tam wszystko, czy gdzieś tam coś nie jest urwane albo kawałka rdzy nie ma. Biorą jakichś ekspertów, powołują, zabierają ze sobą na oględziny samochodu. Ja gdy wybierałem ostatnio samochód dla siebie, kupowany przez jedną firmę, to spojrzałem na kolor, na markę, jak ja się z nim czuję. Pojechałem, przerzuciłem swoje rzeczy ze starego samochodu w ten nowy samochód i to trwało kilka minut. Nie spojrzałem pod maskę nawet i gdy kolegom powiedziałem, że go nie oglądałem, że nawet nie spojrzałem pod maskę i się okazało, że nawet nie spojrzałem na silnik. Mhm. Ja sobie im mówię, ja nawet nie wiem, czy tam jest silnik, ale jeździ. Służy bardzo dobrze, z każdym dniem coraz lepiej. Natomiast był to wybór tego samochodu nie z umysłu, bo ja nawet sekundy na jakieś analizy nie poświęciłem. Sprawia mi wielką radość. I tak decyzje swoje życiowe staram się podejmować poprzez serce, poprzez odczucia i wtedy wiem, że to są dobre wybory. Natomiast tam, gdzie są gwarancje Skarbu Państwa, papieża, polityków. Pieczątki, pieczęcie, tak. Lakowanie i tak dalej. Podłączony biznesplan, że wszystko się domyka, to są inwestycje niewypały. I na to należałoby uważać. Ale każdy zrobi tak, jak uważa. Tak, a propos wyboru samochodu, nie zauważałem do tej pory. I nawet żeśmy się nie szykowali do tego programu, ale zwróciłeś mi uwagę na to, że wszystkie moje wybory samochodów właśnie w ten sposób wyglądały. O, to gratuluję, bo ja... Ostatni kupiłem przez telefon. Odebrała mi go koleżanka, wyobraź sobie, bo mieszkała bliżej niż ja, tam gdzie on stał. Mhm. I jestem bardzo zadowolony z tego samochodu. W tej chwili mechanik go tam przegląda, reperuje, picuje i tak dalej, mhm. Więc stwierdza, że tak właściwie to nie ma za wiele do roboty przy tym. I też było to, właściwie transakcja została zawarta, ja wiem, w 15 minut. Mhm. Podałem cenę, którą mogę, tak jak ja. Mogę dać i proszę się zastanowić, odłożyłem słuchawkę, po 15 minutach pan powiedział, no to dobrze. Mhm. Aha, no to dobrze, to moja koleżanka mieszka blisko, to odbierze samochód, bo ja jestem w Poznaniu, mhm. Nie mam kiedy tego zrobić. I tak rzeczywiście takich wyborów dokonujemy. Widzisz, bo ja wysnułem pewną teorię, dla naszych widzów będzie to pewnie teoria, dla niektórych, którzy weszli w praktykę, już nie. Dla mnie jest to już nie teoria, tylko praktyka, bo wiem, że serce wobec swoich zdolności profetycznych wyprzedza jakby ten czas, ten cały ciąg przyczynowo-skutkowy i widzi w długim okresie gdzieś ten wybór, co to na końcu przyniesie. Natomiast umysł jest rozedrgany, wiecznie zdenerwowany, szuka zagrożeń i w związku z tym, że szuka zagrożeń, to szuka również rozwiązań, w jaki sposób tych zagrożeń uniknąć, a jednym z takich z takiej właściwości jest zysk, czyli on chce bardzo szybko osiągnąć jakiś skutek, czyli w tym poklatkowym rozsunięciu na przykład czasu na poszczególne interwały, on widzi najbliższe wydarzenia, mhm. Które mogą być dla niego korzystne lub wydają się być korzystne. Wydają się, tak. No. Najczęściej wydają się, no bo jeżeli znasz mało danych, czyli te najbliższe, no to wynik jest ograniczony do bardzo dużego błędu. Natomiast serce wygląda na to, że widzi więcej tych danych, czyli cały ten skutek, przyczyna, skutek, przyczyna, skutek, przyczyna i tak dalej, czyli cały ten ciąg i ono widzi, co tam będzie na końcu. No, zgadza się. Z wyprzedzeniem widzi i serce nas informuje. Było przeprowadzone pewne badanie naukowe. Grupa uczestników została podłączona do komputera, to znaczy siedziała przy komputerze w swoich boksach. Serce każdego zostało podłączone do EKG, tak? Mhm. Mózg każdego do EEG.
No i były po prostu analizowane poprzez te urządzenia reakcje tych ludzi na obrazy, które były losowo wybierane przez komputer centralny i podawane na monitory tych wszystkich uczestników. No i wykresy na tych oscylatorach można pokazać jako wykresy harmoniczne, mhm, tak? I nieharmoniczne, takie piki. I okazało się przy którymś z kolei z obrazków, że serce zaczyna rejestrować niepokój na około nawet 6 sekund, zanim komputer centralny wylosuje obraz traumatyczny, czyli obraz gdzieś tam z jakimś morderstwem, z rzezią, z przelewem krwi. Natomiast umysł i zmysły reagowały dopiero, gdy oczy zauważyły ten traumatyczny obraz i dopiero ten niepokój się pojawiał. Mhm. I różnica była nawet do 6 sekund. Więc my w momencie, gdy mamy jakąś intencję, jakiś zamiar mamy i chcemy pójść w jedną albo w drugą stronę i wczujemy się w siebie, wyłączymy umysł, tylko wczujemy się w swoje odczucia, to serce zawsze podpowiada. Przy czym ono podpowiada i umysł emocjonalny w jelitach też podpowiada, przy czym trzeba się wsłuchać, bo to, że podpowiada, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości, nawet często podpowiada, nawet gdy my już pójdziemy w tą ścieżkę niewłaściwą, ale podpowiada szeptem. Podpowiada szeptem. Umysł krzyczy głośno, mhm, i dlatego często ludzie idą za umysłem, a serce podpowiada szeptem i ono, żeby je wsłuchać się w ten szept, usłyszeć to serce, to po prostu trzeba się zatrzymać w tym pędzie. Wyciszyć. Wyciszyć się, tak. Wejść w ciszę, w zatrzymanie, wyobrazić sobie sytuację i popatrzeć na odczucia swojego ciała albo pozwolić, żeby spłynęła ta informacja z serca. I po komforcie lub dyskomforcie będziemy wiedzieli, czy ten wybór, który podejmujemy, czy nam służy, czy nam nie służy. Komfort ciała fizycznego jest ważny, komfort ducha jest ważny i komfort czasowy jest ważny, bo często sprzedawcy różnych rzeczy będą chcieli nam powiedzieć, że to jest promocja, która kończy się za godzinę, mhm, tak? I że stracimy tak dużo i umysł, mając te argumenty, bombarduje nas informacjami. Zobacz, jak dużo stracisz, podpisz, 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 szybko, nie zwlekaj, tak? Podpisujemy i potem się okazuje po rozpakowaniu, że, tak, że gówno w pazłotku, tak? Wiesz co, ja znam te badania, na które się powołujesz i też się od czasu do czasu na nie powołuję, ale to, że takie dane otrzymujemy z mierników bądź co bądź naszych fizycznych, tak, właściwie powinno nas wprawić w zadumę nad naturą czasu, bo skoro czas jest w stanie wyprzedzić serce, tak, serce jest w stanie wyprzedzić czas, to znaczy, że natura czasu także jest dla nas sztuczna, nałożona, sposób odczuwania. Czy jeżeli zaczniemy posługiwać się sercem i jak mówisz, tym mózgiem jelitowym, ja o niego nie zaczepiam w swoich wykładach, bo mam mniejszą wiedzę, więc za chwilę poproszę cię, żebyś wytłumaczył, jak one działają, tak? Jak odczuwać tutaj, bo tutaj to już właściwie ja wiem i często tłumaczyłem, natomiast co z tym? Pokazujesz tutaj na jelita. No tak. No, jak to działa? Gdy oglądam jakieś filmiki, po pierwszych kilku zdaniach wiem, że mi to pasuje, że mi to służy, mam wchodzić w to i słuchać, albo skręca mnie tutaj w jelitach i po prostu nie mogę tego słuchać. No, do mnie przemawia i tu, tak? No tak już. A takim sposobem. A tak. To by tłumaczyło pewną reakcję. W skrócie, flaki mi się skręcają na pewne teksty, które są podawane. Tak, dlatego że, bo to się pokrywa akurat z naszą neurobiologią, bo w momencie, kiedy my zaczynamy odczuwać jakąś pochodną strachu, to wszystko, co jest pod przeponą, jest odłączone energetycznie wtedy, żeby zaoszczędzić energię na działania kinetyczne. Więc możliwe, że dlatego, przynajmniej to się tak z moją nauką pokrywa. Czyli generalnie ból przed egzaminem taki. No może tak, ale i te błogostany też tutaj czuć. Także mówią, że tu jest drugi umysł, umysł emocjonalny, drugi mózg. O. No, tylko bardzo ten duże zakończeń jest. Mocno połączone z sercem, więc ja bym się kierował, przynajmniej ja ze swojej praktyki dla siebie kieruję się tym. Niech każdy się kieruje według swojego uznania, tak? A wróćmy na chwilę jeszcze do
kwestii tej naszej polskości, tej naszej genetyki, tego, że w narodach słowiańskich wybudzenia są szczególnie widoczne i, no i częste, jak widać, bo przecież i Rosjanie, i Ukraińcy obserwujemy naszych braci, oni tak całkiem przyzwoicie, nawet ostatnio, wyobraź sobie, odezwali się do mnie Czesi. O, to cieszę się. Cieszę się. Byli tak w takim rozkroku słowiańsko, jakimś tam anglosaskim. No tak, pod wpływem, tak, oni są pod głębokim, byli pod głębokim wpływem. Okazuje się, że Czesi też się budzą i też mają swoje struktury, no struktury to może za dużo. Łączą się, słuchają, mają swoich interpretatorów tej energii, tego stworzenia, o których my rozmawiamy zazwyczaj. Mało tego, zaproponowano wspólną medytację, żebym odczytał tutaj w naszych programach medytację pewnego Czecha. On z kolei bardzo chętnie nawiąże kontakt i będzie tłumaczył nasze rzeczy na swoim terenie. Zaczyna się robić coś bardzo interesującego. Te narody słowiańskie może nie widać, żeby się łączyły jeszcze jakoś tak szczególnie granicami, chociaż abstrakcyjność granic no dla mnie jest wyjątkowa, tak, że my, że daliśmy w ogóle sobie postawić coś takiego. Jak lecimy samolotem, to tych granic nie widać, a jednak one istnieją, tak, też są czysto abstrakcyjne. Więc w tych naszych narodach słowiańskich zaczyna się robić coś interesującego. Sądzisz, że to jest wynik jakiegoś szczególnego wyposażenia w tych ciałach? No wybraliśmy takie pojazdy. Mówiłeś o wyborze pojazdu, tak? Samochodu fizycznego, tak? Tak, tak. No to jak potraktujemy nasze ciała jako takie samochody po tej przestrzeni fizycznej, no to też raczej wybraliśmy je w pewien sposób. Tak, tak. Widocznie były nam potrzebne takie doświadczenia. Od strony materialnej narody słowiańskie są wyjątkowo ciemiężone. Przecież pracujemy najwięcej na świecie, ceny mamy europejskie, tak. A zarabiamy 1/4. Tak. Polacy czy Słowianie zarabiają 1/4 tego. Ale to właśnie w trudzie najłatwiej się, najszybciej można się wybudzić. Tak? Gdy już dochodzi się do ściany, przyciśniętym przez system, przez matrix, do ściany, już się nie da dalej wcisnąć w ścianę, więc no, trzeba coś wymyśleć, że jeśli stare metody nie działają, stare metody z umysłu nie działają, to trzeba wyjść poza umysł. I tam właśnie, w wyjściu poza umysł, są te rozwiązania na zmianę. No więc właśnie, mamy pewien przykład w latach 80. Myślę, że spróbujmy rozpocząć następny program od tego przykładu, w jaki to sposób nie powtarzać starych błędów. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za wizytę. Ja też dziękuję serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Tak, zapraszam Państwa do oglądania następnego odcinka. Dziękujemy.